Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. Kolejny, czwarty odcinek z gry Devil May Cry. I... nie grałem jeden dzień, nie pamiętam co się działo, ale nie, jakoś tutaj skończyliśmy ostatnio właśnie, jak Dante sobie już przypomniał wszystko chyba o swojej rodzinie. Że miał matkę, że miał ojca, że miał wszystko i miał brata i w ogóle. Teraz gdzieś tutaj musimy się przemieszczać. Ostatnio była ta po prostu ta akcja ze zdjęciem, nie? Mike, okej. Wow, tutaj widzę, nas czeka zjeżdżalnia. Coś tam było napisane, ale nie wiem co. Okej, znowu nam się wszystko gdzieś poobracało. Trochę pod kątem musimy patrzeć. Oh shit, zapomniałem, że... Tak, se skoczyłem po prostu, nie? A to nie raczej nie w ten sposób. To trzeba tak i tak przyciągnąć. Nie przyciągnę, jak już kurczę nie jestem na tym. Aj, to sobie obracamy. Teraz tym. Stop. Kurde! Zapominam, że ja się nie przyciągam na niebieskich, tylko. O, okej, przerzuciło mnie. Bo wiecie, niebieskim się przyciągam, a czerwonym przyciągam coś, no i kurczę, jakoś to mi tak nie... No nie umiem myśleć, no Jezus Maria, dobra, lecimy dalej. Co się będę, kurczę. Oh, fuck. I slajdem wjechał normalnie na pentagram. Czy co to tam było i możemy wrócić, tak? No miło. Cześć braciszku. You're my brother. Ha. You're twin brother. And I've been looking for you for a long time now. Our mother gave these to us. I think she knew that this moment would come, that we would find each other. And our father, Sparta, banished forever. A fate worse than death, they say. He's never coming back. Kurwa, jakie tortury, jakieś sadomaso, fuck. I want to know more. Where we come from, what happened to us. And above all, I want to know who's responsible for all this. No, ładny uśmieszek. A, i to już koniec etapu jest? Kurwa. Brawo, Hanta. Punkty stylu SS, kurwa. Dostałem podwójne S, fuck yeah. Czas C, ukończenie 31%, no niewiele C. No ale to tak, mam obydwie gry, które teraz gram. To właśnie jest, kurwa, Eve. O, ja. Nice. A dostałem. Kurczę, no i w Doomie, i w Devil May Cry, właściwie to są obydwie gry, w które teraz gram, są na zasadzie nie zdobędziesz wszystkiego za pierwszym razem, przejdź po prostu, musisz przejść to jeszcze raz, żeby móc coś tam zrobić, odblokować i tak dalej. No nic, lecimy dalej, następną misję po prostu. Sklep, możemy do sklepu wejść, mamy jeden punkcik, jedną białą duszę. I tu są przedmioty, no mamy tych czaszek, to mamy mało. Niby te krzyżyki było kupować, ale nie mamy. Rebellion Arbiter Osiris. W co tu kurczę? Topór demona kosa aniołów, co? W co by tu pójść? Takiego. Że coś tu. Nie wiem. A, to jest znowu to. Nasycenie 2. No kurczę, tu jest tyle tych rzeczy, że naprawdę. To wygląda fajnie, ten tasak. Weźmy to, no. Jakoś pomału trzeba będzie wszystko poulepszać, no. No i dobra. Aha, a nie, przepraszam, to jest tylko poziom. Więzy krwi, misja trzecia. Człowiek nie chce demonów, nie, no, chce demonów. Dobra, rozpocznij misję. I lecimy. Jakie kombosy, szalone. Mother used to bring us here. Tell me everything.
Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And they've always been at war. Jakie graffiti. One demon rose through the ranks to take power over the dark hordes. The strongest, the cruelest. Mundus. But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant, his blood brother. Sparta. But Sparta betrayed him. He fell in love with an angel, Eva. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Eva was murdered by his own hand. And for Sparta, he demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as Eva was destroyed, and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. No ciekawe, no mówię tutaj, bo oni zrebootowali tą serię i generalnie są, to jest piąta część jakby, nie? Mundus believed that only one child was born. But there were two Nephilim, and each had been hidden well. Sparta armed his sons. The Rebellion for Dante. The Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. And we're the offspring Happy of family. Angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the demon king. Good. How? Spotter. Fucking demon collaborators. You're being dragged into limbo. I'll find Kat, she'll get you out. Stand firm! Okej, okay, no co mnie wrzucają... Trapkiem. No co mnie wrzucają do tego limbo i co ja mogę zrobić? Kill him. Nice. Dobra, to zdejmujemy gnoi. Hehehehe. Chodź tu gnojku. A, zapominam czym się atakuje. Cholera, czekajcie chwilę, ja muszę sobie przyciszyć głośniki na mikrofonie, bo oszaleję zaraz. No ale to, co mówiłem, nie, że tutaj jest reboot serii, oni teraz są nefilimami, a tak to byli, to Ewa była normalnie, nie wiem czy ona wtedy miała Ewę na imię, ale była człowiekiem, a nie aniołem, no ale mniejsza z tym. Dobra, tym musimy się posłużyć. System oceny za styl, system oceny mierzy stylowość twojej walki. Ja wiem co to robi. Wiem, co, po co mi to pisze, przecież to było już to. Cały czas po prostu zapominam, jak to, które to jest które. No ale spoko, damy radę. Więcej, poćwiczymy tatuśka toporem i będzie dobrze. Muszę też... A, przecież ja muszę sam wyskoczyć. No dobra. Coś nowego? Co za jakieś syfy? Wow, jakiś kolos, niszczyciel z tym, z piłą motorową przyszedł, no kurczę. Cholera jasna. Co ja mam zrobić teraz? Na przykład mogę tak. Aha, i on jest taki teraz taki średnio osiągalny dla mnie. O, pięknie, ładnie go zdjęliśmy. Czyżby przyszli następni? Nie, tylko nam otworzył przejście. Okej, już idę. Już idę do ciebie, tylko porozwalam te takie właśnie shity tutaj.
Rozwalam te wszystkie shity. W ogóle te robaki, one były czerwone, teraz są zielone. O co to chodzi? Tam jest jakaś brama jest. Dostaję zielone czaszki. Co dawały zielone czaszki? Zdrowie. To chuje tam. Tu widzę jakieś coś niebieskie, ale to chyba nie do tego służy. Ale widzę... Tam u góry widziałem, jest jakieś przejście. No i się zastanawiam, czy jakoś tu gdzieś mogę wejść. Tu jest w ogóle brama do otworzenia. Gdzie? Jedne drzwi, drugie drzwi. No to chwila. Tu wychodzi na to, że coś tu możemy porobić jeszcze. Nie musimy tam od razu iść do niej. Ja widzę cię, dziewczyno, ale wcale do ciebie nie chcę iść. Jaka byś ładna nie była, to ja tu mam po prostu ciekawe rzeczy do roboty. Na przykład sklep. Na przykład sklep, w którym nic nie mogę kupić, ale to nieważne. Bo możemy właśnie na przykład zrobić sobie tak. I wejść sobie tutaj. Dzień dobry. Dobra. Dziwna perspektywa, ale cóż zrobić. I co to jest to? Klucz. No dobra. A nie o to mi chodziło. Cholipka. No właśnie. Tu rozumiem, już nie przejść, nie przejdę. Trudno. Ale to było jedno. A, dobra, tu nic nie mam. Żeby zrobić. Co najwyżej mogę sobie porozwalać te jakieś pierdoły. Ale myślę, że tam jakoś da się wejść do góry, nie? Zwłaszcza, że już klucz odkryłem. Tu mamy gwiazdkę, też miło. To się przyda. Tylko pytanie teraz, jak wejść do góry. Bo tego jeszcze nie wiem. Wiecie, jakby się dało jakoś, kurde, przyciągnąć. Czy tutaj jakby... przepraszam, tędy. Wychodzi, jakbym zrobił jakoś... Nie, tak to nie zadziała. Muszę tam jakoś jakby wskoczyć, ale... A tu jest... Nie, tam coś... A, tam jest ten... Wiem, który. Ale tam też nie mam jak wejść. Jakby się jakoś dało... To by było miło. No i tu na przykład mam drzwi jeszcze. Tego też tutaj widzę, nic nie zrobię. Tu mam drzwi, do których mogę wejść, ale nie mam jak. A tu mamy przed jakieś takie zielone coś. To wygląda, jakby dało się tam, wiecie, coś zrobić, ale się nie da. Chwila, a tutaj... Nie miałem takiej możliwości, żeby wyjść tutaj, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Byłem tutaj u góry. Ale to mi i tak nic nie daje, bo tutaj wszystko jest pozamykane w cholipkę. Przejść nie przejdę. Akurat tą stronę chciałem, ale to i tak mi nic nie da. Dobra, nie wiem dlaczego, ale tu wejść nie mogę. Nie wiem, czy to jest kwestia drugiego jakiegoś playthrough, czy co. Jeszcze szukam jakichś wejść innych na dół. Cześć, piesku. Przyszedł pieseł. A, tutaj były te, no właśnie, Happy Family. Tutaj się zatrzymaliśmy przy tych drzwiach razem z nim. Dobra, trudno. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę nic zrobić. To też idę dalej. Bo tu jest tak, jakby dało się, wiecie, tu wejść do góry i tam sobie chodzić, ale nie ma wcale tam wejścia. I tak jakby się dało tu przejść. No kurwa, naprawdę nie wiem. Dobra, idę dalej. Starałem się, próbowałem, ale... Nie widzę możliwości. A! I tyle było z mojej drogi. Niech będzie. No halo, zginże tam u góry. Mówisz, że inną drogę musimy znaleźć. No tak, faktycznie, nie przejdziemy. Czyli... Jednak teraz muszę coś zrobić. A, o to chodziło.
Sporo ich tu. Bardzo ładnie. Zawecz, kurwa, dziwko. tak zrobimy. Oh shit. Au! Mordę mi rozkroił. Przerąbane. Pięknie. A i teraz się odblokowało. Dobra, słuchajcie, tam sklep był przecież, to mogę sobie podejść. Mogę sobie podejść. Bo już mi wpadło jedno. Ulepszenie mam kolejne. Może teraz do arbitra coś zrobimy. Sequence, co to jest sequence? A, to jest... A, rzucenie tego, dobra. Opad, bo... Może tak... Póki co po prostu zróbmy takie, wiecie, te podstawowe ulepszenie, po prostu żeby było mocniej. Żeby po prostu było mocniej. Sobie zrobimy tego arbitra, żeby był taki dojebany. Tych ulepszeń też tu nie ma jakiejś całej masy, nie? Z tego co widzę. Ale spoko. Poradzimy sobie. Przepraszam, bliżej chciałem podejść. Nie bardzo ładnie. Dziękuję. Dobra, rozwaliło się. No, o to w tym wszystkim chodziło. Dlatego nie mogłem poprzechodzić tam. No widzicie, tu byliśmy po drugiej stronie. Chodziło tylko o to, że głównie z fabułą ja tu przejdę i zobaczę, o, coś tu jest, to może tam zajdę, nie? Na tej zasadzie bardziej. Dobra, aha, tutaj musimy się po... powspinać. No tylko, że kurczę, czekajcie, bo tam pokazywało mi to, jakbym tam się udał rady, wiecie, przejść. A chuja tam. Ale pokazywało mi to... Aha, ja się tylko pokazywałem ten półksiężyc, ja tam się nie przeniosę. Ej, no to jeszcze raz musimy tam przejść. Miałem nadzieję, po prostu miałem nadzieję, że tam jakoś wejdę w tym momencie, ale spróbujemy dopiero jakby pod koniec tutaj etapu dopiero tu tam wejść. Myślę, że to będzie bardziej prawdopodobne. Ale tutaj to akurat mógłbym wskoczyć, no cholipka. Czekajcie, spróbuję tam po prostu wskoczyć parę razy. Dobra, z tego co tam mi ktoś mówił, to tam jest coś takiego, później jakaś umiejętność, która pozwala na przeciąganie się do tych dłuż, więc... więc no, na razie tego chyba nie zrobimy po prostu. Another blue rose. Niebieska róża kolejna, no tak, jest taka. Co ja mam na to wskoczyć, kurwa? Aha, muszę na to wskoczyć, jakby... O Jezu, ale o, dobra, można tutaj się podciągnąć. Ciekawe, że wcześniej tego nie było, nie? Tylko jest taki jeden moment, kiedy można tu wskoczyć. A, i kolejne wspomnienie tak naprawdę dostanę. A, no dokładnie, jeszcze raz tu wejdziemy. Tak, 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 dobra. I to będzie kolejna pewnie jakaś tam umiejętność się nam odblokuje. Najlepsze, że w tym momencie mam 230 do 250 FPS-ach, tak, FPS-ów, tak mniej więcej skaczą cały czas. Ech, ten bandikam. Anielska moc, zblokowano nową umiejętność, pchadam tego do przodu podczas lotu w powietrzu. Uuu, fajnie, że kup plus spacja, ja bym kurwa chciał się dowiedzieć, jak to na tym jest. Co to znaczy, kurwa? Q plus spacja, no ja pierdziel, wymyślili. Lista manewrów, zdolności. Anielska moc. A, lewy trigger, ten. Anielskie uniesienie Ofiona. To jest to. Aha, no tak, anielska moc to jest to, dobra. To jak było tak, to teraz mamy...
A. Bardzo ładnie. A, i to nam będzie potrzebne teraz, żeby tam do tej dziewczyny się dostać. A, i będzie można też gdzie indziej się dostać. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Fajnie. Zwiększasz w najbliższym momencie skok, by zwiększyć odległość. No tak, no, ma to sens, nie? Jak dom odwinięty. Śmiesznie. Trzymaj wciśnięty, by skorzystać z anielskiej mocy jak najdłużej. No i widzicie, tak można sobie tak szybować jeszcze na końcu, nie? Tak, 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 wiem, spoko. Kurwa. Ale nie wyszło tak, jakbym chciał. Bo niestety to trzeba do samego końca wyczekać, aż on już przeleci przez ten punkt. No widzisz? Ja też zaczynam się orientować w tym wszystkim. Pomału, pomału, ale spoko. Moc oraz demoniczny chwyt można ze sobą łączyć. Serio? A i teraz będę miał wyciągnięte to już. Śmieszny system. Stuk puk. Dzień dobry! No dobra. Kolejny łańcuch rozwalimy. I trzy razy i do widzenia. Animacja zawsze ta sama, no ale co zrobić, nie? Jesteś czarodziejem, Harry. Patos. Flying rats. Ładnie. No i dziękuję. Oh shit! To nie było miłe. To nie było miłe, chłopaki. No takie rzeczy to ja się nie gadzałem, no. Gdzie mi tam w umowie podpisaliście, że ja mam tak robić, no? Miałem się tak godzić, kurwa, no. Dobra, muszę sobie wziąć gwiazdkę. Wow, fajnie go odrzucił, podoba mi się. Siedź znowu, no. Kurwa, no ja po prostu nie mogę wycelować, więc non stop odpalają ten tryb na zmianę. Czekaj. Kurwa, tym razem nie przeciął. No dobra, niech będzie. Otworzy się, otworzyło się, dobra. No to szkoda, że kurde, tyle straciłem. No i ważne. I ogólnie teraz... Czemu nie mogę w tą stronę, kurwa? No głupie gówno. Ej, będzie. Dobra, ale tak, tutaj mogę sobie też wejść. No właśnie, więc te drzwi też załatwimy. Brak wystarczającej liczby kluczy, co kurwa? Co kurwa? No gdzie mam te klucze? A wiem, dobra, no to tak, to tutaj musimy i tak wejść.
bo chciałem to zrobić. Polecimy. I tak, tu są jedne drzwi i tu jest ta duszyczka taka cała, nie? Więc tak, zrobimy najpierw tak. O właśnie. Dzień dobry. To tego sobie załatwiliśmy. Kurczę, zapominam, żeby to włączać. Kurczę, przydałoby się de facto uzdrowić, co? Może nie. Może damy radę bez. Tędy przejdźmy. I teraz spróbujemy te drzwi odblokować tam, które są zablokowane. Tylko teraz tak. Tu muszę zrobić tak. A do chuja pana, kurwa, żebym ja to zrobił, jasne. Przecież, kurwa, jak ja mam zmienić, kurwa, lot w ciągu tego? Ni chuja niemożliwe. Dobra, spróbuję to zrobić parę razy, a jak nie wyjdzie, to trudno, to lecimy dalej. No dobra, ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak się tam mam dostać. O, tutaj też nie wiem, jak się mam dostać. Dobra. Nie umiem, po prostu nie umiem tam wejść. Okej, okay. Aha, i znalazłem się na tym, więc generalnie wyszedłem, tak? Z tego limbo. Ale to głupio, oni tak po prostu przychodzą i jeb, od razu jesteś w limbo, no i co ja mam zrobić? CEO Kyle Ryder, a human vessel, the physical manifestation of Mundus, the Demon King. Through debt, he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls, and he likes to keep his animals monitored and docile. The monitoring is done by the Raptor News Corporation, a global network of CCTV cameras, satellites, and spies. The way he keeps us docile is a little more insidious. What is it? It's in your hand. Planet Earth's most popular soft drink, Virility. The demons have spiked it. It has no effect on us, only humans. It's lobotomy in a can. So what's the plan? That's the Hellgate, a conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords will do the rest. So how do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off. Roughly speaking, yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first? Czemu Virgil sam się tym nie zajął na początek, no? Sagnojek. To był bardzo krótki, szybki etap. Misja ukończona. No i dobra. SS. Yeah. D jak dupa za czas. No ale kurczę, bo próbowałem coś zrobić, nie? A za ukończenia. No ale jak za mało kluczy. Powiedziało mi, masz za mało kluczy, żeby tam wejść, ale przecież na tym etapie był tylko jeden klucz. No to what the fuck. Ej, beże. Dobra, słuchajcie. Okej, okay, dam sobie tak, sklep. Coś sobie jeszcze ulepszę na koniec. A zdolności mamy jeszcze. Unik demona. Odbicie. To od przeciwnika. Okej, okay, bo teraz już mamy sus. Podczas uniesienia lub chwytu przed uderzeniem. Co? A, że możemy tak się odbić, wyskoczyć. Możemy przyciągnąć i kopnąć. To też jest fajne. Albo wyrąbać go. Wow, to jest niezłe. A tutaj mamy uniki, ale te... Niby czym się, kurwa, różnią te uniki? Ten wygląda w ten sposób, a ten wygląda... w ten sposób. No, za specjalnie nic się nie zmienia. To jest ciekawe. A, aczkolwiek chyba wolałbym jednak bronię ulepszać niż jakieś ten... W sensie te trzy, nie? Rebellion Arbiter Osiris, niż na przykład to, czy zdolności. W Rebelliona może coś? Fala uderzeniowa, tego nie mieliśmy. No właśnie, spróbujmy na przykład puścić tą falę uderzeniową. Czyli kupić.
Wiecie, bo tak przynajmniej jak tutaj popatrzymy, no to mamy tu cały czas jakieś tam poziomy drugie i tak dalej. Postarajmy się tak, żeby przynajmniej te podstawowe poziomy powykupywać, żeby mieć różne zdolności, a później się będziemy martwić. No, także myślę, że to tyle w tym odcinku. Szybki, krótki poziom, dużo cutscenek było, ale myślę, że i tak fajnie. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to komentujcie, oceniajcie. No i trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye, bye.